ostatni czas spędzamy już dość spokojnie, zostały 2 tygodnie. Teraz schodzimy z 2 jednostek treningowych na 1, łapiemy już bardziej świeżość, czutkę, dynamikę. Zeszliśmy z ciężkich obciążeń, także już sama przyjemność została i 31 październik, wisienka na torcie KSW. Już jestem po najcięższym okresie przygotowawczym, także teraz już wchodzimy na luz, utrzymujemy naszą szybkość, nawet nie, że utrzymujemy, tylko rozwijamy dynamikę i oczywiście celność, dlatego akurat wykorzystuję tutaj tego naszego Boba, tak go określamy. Dlaczego jego? Dlatego, że możemy sobie obrać dane punkty, czyli broda, wątroba, nos, hop. Możemy sobie celować, przez to naszą precyzyjność ciosów mogę sobie jak gdyby wyrobić na ten ostatni tydzień przed walką, a przy okazji się nie zmęczyć za bardzo, tylko po prostu podtrzymać swoją formę, która jest bardzo, bardzo dobra i dlatego wystarczy, że będę wyrabiał swoją precyzyjność, dynamikę i szybkość. Dlatego już do końca to będzie mój przyjaciel, zarcie, jest podobny do naszego trenera. Dlaczego jest podobny? Bo nasz trener często nas tutaj krzyczy na nas, złości się na nas i tylko na nim możemy się wyżyć, bo na trenerze nie da rady, a na nim można. Przenieśliśmy się na nową salę jakiś miesiąc temu. No i czy wpłynęło to na moje przygotowania? No na pewno na plus, bo mamy tutaj, zawsze mieliśmy na starej sali wyłącznie jakąś ścianę zbudowaną z dziwnych mat obwiązanych sznurkiem, a i tak sobie radziliśmy. Tak jak wszyscy zawsze się wybierali do Ameryki trenować, tak teraz my mamy Amerykę tutaj, ona może do nas przyjeżdżać, mamy najlepszy sprzęt. Mamy profesjonalną matę, bodajże najlepszą na świecie. Cała sala jest obudowana matami dookoła i tak naprawdę to wszędzie możemy pracować, przy ścianie i tak dalej. Są worki treningowe, wcześniej mieliśmy jeden worek, który nawet nie można było nazwać workiem. Mamy różnego rodzaju manekiny, boxmastery, focusmastery, także na pewno będzie ogromnym plusem trenowanie tutaj, znaczy nie będzie, tylko jest. I myślę, że no przełoży się to na formę, na Wembley. Mamy rewelacyjnego trenera, rewelacyjnych sparring partnerów. Także niczego nam nie brakuje. Teraz jeszcze dopiero pójdziemy do góry i teraz dopiero niech się nasi przeciwnicy obawiają o nasze formy. I naprawdę takiej formy myślę, że jeszcze nie było. Cały czas idziemy do przodu, miałem odpowiedni czas na regenerację, odpowiedni czas na przemyślenie błędów poprzedniej walki. Do tego właśnie, tak jak powiedziałem, wjechała ta nowa sala. Także myślę, że tak profesjonalnie jeszcze nie było. Czuję presję przed angielską publicznością, no na pewno nie, chociażby z racji tego, że moim trenerem od stójki jest tutaj oto ten pan, który próbuje udawać jiu-jitsu-kę, dlatego założył swoje pierwsze raz w życiu kimono, nawet nie jego, bo sobie pożyczył. Gala jak każda inna, czy w Polsce, czy poza granicami naszego kraju. Po prostu my robimy swoje, wychodzimy do klatki, walczymy, a dopiero później będziemy oglądać tą całą publiczność, wielką halę, jaka się zgromadziła. Ale myślę, im większa hala i publiczność, tym coraz bardziej nas to napędza i daje dodatkowego kopa przed walką. A dlaczego on? No bo wygląda gangą. Znaczy biały, rudy i brzydki. Dlatego nie czuję żadnej presji, przygotowany jestem na nich. Na ich doping oczywiście. Jeżeli mnie nie polubią, to na ich włóczenie. Nieważne. Będziemy mieć tyle Polonii, tyle Polaków, że na pewno mnie wspomogą swoim dopingiem, na co żyć, dla to liczę. Także nie, jeżeli chodzi o presję, nie ma żadnej.
Oczywiście chciałbym zdobyć pas Federacji KSW, lecz jest to moja piąta walka i jeszcze nie dostałem o niego szansy. Dlatego moja odpowiedź w tym pytaniu jest, czy będę miał szansę walki o pas, czy nie będę miał tego pasa. Ja dalej będę walczył, trenował, rozwijał się i moim celem jest wspinać się jak najwyższe szczyty i walczyć z najlepszymi zawodnikami. Dla mnie bycie mistrzem KSW to pewien rodzaj odpowiedzialność za to, kim jestem, za to, że reprezentuję naszą federację i nasz kraj, tak po prawdzie. Dlatego, jak widzicie, nawet podczas wywiadu nie mam czasu na zwykłe udzielanie wywiadu, tylko muszę wciąż trenować, żeby ten pas wyciągnął mój. Dlatego nawet kiedy robię wywiad, to nie jest tylko zwykłe udzielanie wywiadu, ale ciągła praca, żeby cały czas móc iść do przodu.